Bonjour, witam Cię w moim podcaście. Francuski w dialogach tworzę dla osób, którym brakuje kontaktu z żywym językiem i które chcą uczyć się, miło spędzając czas. W każdym odcinku śledzimy przez okienko krótkich rozmów życie dwóch młodych dziewczyn, przyjaciółek, współlokatorek, Emmy i Delphine. Najpierw słuchasz dialogu, potem wyjaśniam Ci wybrane fragmenty, a na sam koniec masz okazję posłuchać rozmowy jeszcze raz. Ale. C'est parti. Dell, je peux entrer Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ça va Non, oh, je crois que je suis malade. Oui, tu as le nez complètement bouché. Tu as attrapé froid Apparemment. Ou peut-être c'est encore la sinusite. Ouais. Tu tombes souvent malade quand même. Oh, ouais. Du coup, euh, tu ne vas pas au cours aujourd'hui Ah non. Tu veux que je te fasse une tisane Oui, je veux bien. Merci, ma belle. Aucun souci. Prends bien soin de toi. Je sors bientôt. Je dois être de retour vers euh, 13h. Si tu veux, je passe par la pharmacie. Oui, super. Je dois encore avoir des antidouleurs, mais j'aurai besoin d'un spray pour le nez. Et je t'écris le nom sur WhatsApp. Ok Ça marche. Bon, je te ferai du thé. Tu veux du thé noir, vert, une tisane euh, Je dois avoir de la camomille dans l'armoire à gauche. Tu sais, celle à côté de la fenêtre. Oui, ok. Tiens, et les pastilles pour la gorge. Oh, super, merci. Tu vas voir le médecin de famille euh, Non, je ne pense pas. Sauf euh, si ça ne va pas jusqu'à demain. Là, si je vais booker un rendez-vous, mais en ligne. Oui, une consultation en ligne, c'est pratique. Bon, euh, j'attends ton texto avec le nom du spray nasal. Oui, merci. Tu es la meilleure. Je sais. Bisous. à plus. Bisous, bisous. Je, sais, je suis que nous ne pas en saison. Chorobowym, tak zwanym w sezonie gryp czy przeziębień, ale wydaje mi się, że właśnie te osoby, które teraz w takich miesiącach jak powiedzmy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień chorują, mają trochę trudniejszą sytuację, bo jest to rzadsze, żeby teraz chorować. No chyba, że się jest alergikiem, to ma się takie nieprzyjemne te miesiące, no ale tak, żeby utknąć w łóżku z jakąś gorączką, bólem gardła czy katarem. No to to zdarza się już rzadziej i trochę trudniej jest przetrwać ten okres, dlatego ten odcinek dedykuję wszystkim tym z Was, którzy jednak się przeziębili w tym okresie wakacyjnym, albo tym z Was, którzy po prostu są teraz chorzy i słuchają tego odcinka podcastu później, chociażby właśnie w zimie. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Dzisiaj tematycznie przyjrzymy się słownictwu związanemu właśnie z chorobą z byciem chorym ale pojawi się oczywiście też trochę zwrotów uniwersalnych i od takiego zaczniemy. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? To jest zwrot, który się już pojawił w podcaście francuskim w dialogach, także jeśli uważnie słuchacie, robicie sobie notatki, powtarzacie, to nic tutaj nowego nie usłyszycie. No ale jeśli nie, to przypomnijmy sobie razem, co ten zwrot oznacza. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Zobaczcie, że tam mamy dwie takie charakterystyczne zbitki wyrazów. Pierwsze to quesque, a drugie to ilia. Ilia to oczywiście taki francuski odpowiednik there is, there are, czyli tutaj jest, tutaj są, do opisywania tego, co na przykład znajduje się w naszym pokoju albo do tego, co znajduje się w lodówce. A quesque. To taka dłuższa wersja co, którą możemy stosować tylko przy pytaniach, dlatego że zawiera w sobie SK, a konkretnie zawiera S, czyli EST myślnik CE, który jest inwersją. A inwersja, czyli ten zabieg zamiany miejsca podmiotu z czasownikiem, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla pytań. Więc kieski ja to jakbyśmy chcieli sobie przetłumaczyć tak trochę dosłownie, chociaż to nie jest dosłownie dosłownie, ale powiedzmy w miarę najbliżej tego pierwotnego znaczenia, to moglibyśmy to przetłumaczyć jako co tam jest. Co tam jest? A krócej byłoby to co tam. I to jest całkiem fajne już tłumaczenie, które oddaje sens tego zwrotu. Kieskilia to jest takie co tam, co się dzieje. I bardzo często używane właśnie wtedy, kiedy chcemy okazać troskę albo kiedy chcemy zapytać o co chodzi, co tam się dzieje, tak też zupełnie neutralnie. To pytanie, kieski ja y zadaje w dialogu Delfin. I to już wystarczyło, ta jej wypowiedź, żeby Emma zauważyła, że coś jest nie tak, bo pyta, ça va? No, a Delfin odpowiada, no, je crois que je suis malade. No, nie, ona tutaj odpowiada, no. I jak sobie spojrzycie w transkrypcji odcinka, pod... w opisie tego odcinka bądź na blogu, to zobaczycie, że tam nie jest non, czyli nie jest takie tradycyjne francuskie non, tylko nan, które czytamy właśnie no. I to jest takie rozleniwione nie. Więc delfin mówi, że no nie, ca va pas, je crois que je suis malade, myślę, że jestem chora. Na no, co Emma już z pełną pewnością odpowiada, że tak, bo masz całkowicie, zupełnie zatkany nos. Tu as le nez complètement bouché. Avoir le nez bouché, avoir le nez bouché to właśnie mieć zatkany nos. Nos to oczywiście to ne, a bouché to zatkany. Możecie sobie skojarzyć też z les embouteillages. Les embouteillages to są korki, takie utrudnienia na drodze. Ale też można używać właśnie słowa korek, czyli a bouchon i debouchon. To jest taka bardziej, powiedzmy, luzacka wersja na określenie korków. I tak samo mówimy o nosie, że mamy taki trochę jakby zakorkowany ten nos, zatkany, zakorkowany. Możemy też powiedzieć avoir le nez qui coule, czyli dosłownie mieć nos, który mm, tak jakby kapie, kropi czyli taki cieknący nos avoir le nez qui coule albo jeszcze prościej jeszcze tak um, powiedzmy oficjalniej wprost nazywając rzeczy avoir le rhume avoir le rhume czyli mieć katar Emma dopytuje więc skąd ten stan zdrowia i pyta się tu a atrapé froid Atrapy możecie kojarzyć też z innych kontekstów. Atrapy quelqu'un, par exemple, to jest złapać kogoś. Złapać w sensie tak dogonić, złapać, uchwycić. Atrapy froid to by było dosłownie złapać zimno, schwytać zimno. No ale tutaj domyślacie się, że chodzi o przeziębić się. Więc atrapy froid traktujemy jako całość i ono oznacza właśnie zachorować, przeziębić się. Ale właśnie nie chodzi tutaj o zachorować tak generalnie, tylko przede wszystkim przeziębić się. Więc le froid, zimno, będziemy rozumieli też jako przeziębienie. Ciekawe, bo Francuzi też lubią na przeziębienie mówić katar i wtedy w tym zwrocie "attrape froid możemy podstawić sobie pod froid le rhume i zyskujemy attraper le rhume. I też tak możecie powiedzieć, że się przeziębiliście. Delfin odpowiada, że najwyraźniej. Najwyraźniej właśnie tak jest. I to jest bardzo, powiem Wam, ciekawy i taki warty uwagi przysłówek. Apparemment, apparemment. Bo jest to taki przysłówek, który może nadać fajne barwy Waszym wypowiedziom. Najwyraźniej, najwidoczniej. Tak właśnie jest. I to jest taki przysłówek, który możecie sobie tak wtrącać na początku, na końcu zdania, w środku. Zachęcam, żebyście się temu przyjrzeli. Ostatnio zresztą o przysłówkach mówiłam też w newsletterze, który wysyłam dwa razy w miesiącu. 7 dnia miesiąca wysyłam do Was newsletter francuski, a 21 dnia miesiąca wysyłam newsletter taki językowy z ogólną dawką rad o tym, jak się uczyć, z różnymi ciekawostkami językowymi itd. Także zachęcam, bo w ostatnim właśnie takim francuskim newsletterze, tym czerwcowym z 7 czerwca, Wysłałam listę bardzo użytecznych przysłówków z przykładami. Jeśli ktoś dołączy i napisze do mnie w prywatnej wiadomości, że dołączył po przesłuchaniu podcastu, czy to na Instagramie, czy to na mailu, to wtedy wyślę mu tego maila z przysłówkami, tak, żeby mógł się też na to załapać. Także zapraszam, a na newsletter możecie się zapisać na mojej stronie internetowej. Lecimy dalej. Delfin odpowiada aparamant. Ou peut-être c'est encore la sinusite. La sinusite, pisane sinusite. Ale pamiętajcie, że jeśli w środku, między dwoma samogłoskami mamy S samo, to ono wybrzmiewa jak Z. Gdyby był podwojone, albo gdyby stało między spółgłoskami, to czytalibyśmy je miękko S. Tak zresztą czytamy też S, jeśli stoi samo na początku wyrazu, co fajnie sprawdza się w tym wyrazie sinusite. Sinusite. La sinusit, to jest zapalenie zatok. A jak będzie zachorować? Tak generalnie. Wiemy, jak jest przeziębić się. U atrapy le rhume. Ale jak będzie zachorować? Po prostu. Podpowiem, że też jest to zwrot, który składa się z dwóch elementów. Z czasownika i przymiotnika. Tym razem. Francuzi dosłownie mówią upaść chorym, czyli t'omby malade. T'omby malade. Tutaj jest bardzo ciekawa wypowiedź Emmy, która mówi: "Tu tombes souvent malade quand même". Na koniec swojego zdania dorzuca takie dziwne "quand même". Tu tombes souvent malade, często chorujesz, zachorowujesz. To jest ok, ale po co to komem? même"? w takim normalnym zastosowaniu tłumaczymy i rozumiemy i tak używamy jako mimo to, czy też mimo wszystko. Przykład: Je pense qu'il mais je quand Myślę, że nie przyjdzie, ale i tak go zaproszę. Mimo mimo to, mimo wszystko go zaproszę, że l'inviterai quand même. Je pense qu'il ne viendra pas, mais je l'inviterai quand même. I to jest takie zastosowanie najprostsze do zrozumienia i pierwotne, powiedzmy. Natomiast w takim użyciu codziennym, poszerzonym, takim ulubionym, mam wrażenie, przez Francuzów, komem będziemy wtrącać często na końcu zdania, żeby wyrazić jakieś takie zdziwienie. I najłatwiej będzie Wam to zrozumieć poprzez przykłady. Więc przytoczę Wam kilka takich przykładów i mam nadzieję, że uda Wam się to quand même dans un plus Ah, c'était génial hier. Au début, j'avais peur, mais au final, c'était vraiment, vraiment génial. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. numéro 2. Écoute, je suis enceinte. Ah, quand même. Quand même. Wow, mais bravo, félicitations. Exemple numéro 3. Ah oh non, mais cet exercice, il est quand même difficile. Ouais, il est quand même difficile. Exemple numéro 4. Mais quand même, tu aurais pu me prévenir quand même. Mam nadzieję, że te przykłady wybronią się same. A my lecimy do kolejnego wyrażenia z naszego dzisiejszego dialogu. I słowem, nad którym chciałabym się zatrzymać, to jest une tisane. I od razu w przyspieszeniu porównanie słowa une z un te. Qu'est-ce un te et qu'est-ce une tisane? Quelle est la différence entre le te et la tisane? Au début, bien sûr, on peut dire qu'une différence, c'est déjà l'article. Tisane est féminine. El masculin. Une tisane, un té. La tisane, le t W pierwszej kolejności, możemy zauważyć różnicę w rodzajniku. Mamy rodzajnik żeński dla tisane i rodzajnik męski dla t. É. Ale jaka jest różnica w znaczeniu? un tisane to jest nic innego jak herbata ziołowa. I powiem Wam szczerze, że kocham francuski za to, że mają jedno słowo na określenie herbaty ziołowej. My po polsku musimy się wysilać, ewentualnie mówić ziółka ale ja tak średnio lubię to określenie więc zawsze mówię, że mam ochotę na jakąś herbatę ziołową. Najczęściej piję właśnie herbaty ziołowe, a Francuzi mają na to po prostu słowo un tisane. Un tisane. Więc te to będzie te noir, te vert, te blanc, herbata po prostu. A herbata ziołowa to będzie Tisan. Możemy też intizan rozumieć bardziej jako napar ziołowy, bo to niekoniecznie musi być w ogóle z herbatą. To może być trochę ziół, na przykład trochę mięty, takiej prawdziwej, zerwanej, zmieszanej z goździkami. Z miodem, i mamy piękną tisanę. Więc zdecydowanie, jak jesteśmy chorzy, to raczej będziemy pili tisan. Idziemy dalej. Aucun souci. Aucun souci. Spotkaliście się już z tym zwrotem? Aucun souci. Aucun to żadny, żaden. Aucune to będzie wersja żeńska. A susi, a souci. Un souci? Un souci, c'est un problème, un souci. Un problème. Tak, no to są takie bardzo podobne słówka. Un problem, wiadomo, problem, a un souci to takie zmartwienie, problem. No nie przychodzi mi teraz jeszcze jakiś synonim w języku polskim. W każdym razie rozumiecie. Więc, aucun souci to będzie żaden problem. Nie ma, nie ma problemu, nie martw się. Takie zapewnienie kogoś, że wszystko jest ok. Jak będziecie słuchać dialogu jeszcze raz, i mam nadzieję, że robicie to za każdym razem, bo to bardzo fajnie utrwala. Najlepiej to, jakbyście w ogóle wracali do tych dialogów, na przykład na drugi dzień, a potem tydzień później, to się zaczyna dziać naprawdę magia, i te zwroty, które omawiam, te zwroty, które się pojawiają w tych dialogach, naprawdę zostają. I zaczynacie je pojmować i być zdolni do tego, żeby rzeczywiście ich używać. Także zachęcam, nie bójcie się powtórek, to jest klucz do progresu. Kolejny zwrot, aha, i właśnie chciałam Wam powiedzieć, że mam nadzieję, że jak wrócicie do tego dialogu, to sami rozpoznacie ten moment, wychwycicie ten moment, kiedy jedna z dziewczyn mówi: Okian susi i zobaczycie, w jakim kontekście akurat w tym dialogu ten zwrot został użyty. A my idziemy dalej. Kiedy ktoś jest chory, bardzo często chcemy mu dobrze życzyć. Tutaj Francuzi mają zwrot, który bardzo przypomina angielski take care albo take care, nie wiem czy bardziej amerykańsko czy brytyjsko, take care. W każdym razie take care to jest taki zwrot, który w języku francuskim też funkcjonuje w wersji prend bien soin de toi albo i jeszcze krócej, prends soin de toi. Prendre soin to jest dosłownie jakby brać troskę, czyli troszczyć się o siebie. Prends bien soin de toi, zatroszcz się dobrze o siebie, zadbaj o siebie. I zobaczcie, że w języku polskim to brzmi trochę pretensjonalnie, tak jak moglibyśmy powiedzieć passive aggressive, tak? Czyli mówimy zadbaj o siebie, tak jakby to był trochę wyrzut, że nie dbasz o siebie, więc jesteś chory. Ale w języku angielskim, w języku francuskim te zwroty nie mają takiego ładunku negatywnego. Są szczerym, dobrym, uniwersalnym i jak najbardziej dobrze funkcjonującym zwrotem. Prends soin de toi. Takim alternatywnym zwrotem i dużo bardziej oficjalnym jest bon rétablissement. Le rétablissement to jest powracanie do zdrowia, powracanie do stanu do stanu poprawnego, powiedzmy, do takiego stanu, który jest uznawany za dobry, więc bon rétablissement jest też szersze, chociaż najczęściej właśnie używa się tego zwrotu w kontekście zdrowia fizycznego, ewentualnie właśnie psychicznego. Bon rétablissement. Prends soin de toi, prenez soin de vous, gdybyśmy chcieli w wersji, gdybyśmy chcieli tego użyć w wersji na pan, pani albo Wy, zadbajcie o siebie. Prenez soin de vous. Ewentualnie, prenez bien soin de vous. Powoli docieramy do końca. Jeszcze z takich słówek, które wyróżniłam w dzisiejszym dialogu, to leki. Les médicaments to są leki. Spośród takich najbardziej typowych, możemy sobie wyróżnić. Des Antidouleurs, Les Antidouleurs, czyli leki przeciwbólowe. I zobaczcie, jak praktycznie Francuzi mają na to jedno słowo, Les Antidouleurs. I zobaczcie, że w tym też jest ten przeciwból. La douleur to jest ból, cierpienie. Anti to jest przedrostek, który nam zaprzecza. Les Antidouleurs. Potem mamy un spray, un spray nasal, czyli spray do nosa. I les pastilles, les pastilles pour la gorge, czyli pastylki na gardło. Z innych zwrotów, takich typowo związanych właśnie ze słownictwem, powiedzmy, chorobowym, to jest doktor rodzinny, czyli doktor pierwszego kontaktu, lekarz pierwszego kontaktu. Po francusku to jest właśnie lekarz rodzinny, czyli le médecin de famille. Un médecin de famille. To się pojawia w pytaniu Emmy, która pyta się przyjaciółki, czy zamierza zobaczyć, czy zamierza się umówić do lekarza. Delfin mówi, że raczej nie. Sauf si ça ne s'améliore pas jusqu'à demain. Là, si, je vais booker un rendez-vous, mais en ligne. I słuchajcie, w tym zdaniu, to jest po prostu zdanie, które jest napakowane bardzo cennymi zwrotami, więc na nim się zatrzymam na dłużej. I to już będzie taki ostatni, dłuższy przystanek. Przeczytam wam je jeszcze raz. Sauf si ça ne s'améliore pas jusqu'à demain, là si je vais booker un rendez-vous, mais en ligne. I jeszcze raz w kontekście. Tu vas voir le médecin de famille? Non, je pense pas. Sauf si ça ne s'améliore pas jusqu'à demain, là si je vais booker un rendez-vous, mais en ligne. Więc mamy. Czy pójdziesz zobaczyć lekarza rodzinnego, czy masz zamiar się umówić do lekarza? No, że pense pas, nie, nie, wydaje mi się, raczej nie, nie sądzę. Sauf si, no chyba że, za wyjątkiem, jeśli. Ça ne s'améliore pas jusqu'à demain. Ça ne s'améliore pas jusqu'à demain. Czyli to się nie polepszy do jutra. S'améliorer to jest polepszyć się. Ok? Bardzo fajny. Czasownik. I tutaj uwaga, la, si. Tutaj tak. I to tutaj, to nie jest oczywiście tutaj w przestrzeni, tylko to jest tutaj w sensie w tym przypadku, w tym momencie, w razie gdyby ten warunek się ziścił. Czyli jeśli się nie poprawi do jutra, la, si. Tutaj owszem, je vais bouquer un rendezvous, mais en ligne. Bookie to jest słuchajcie od angielskiego to book i tak się to zresztą pisze prawie, bo Francuzi lubią sobie z angielskich czasowników tworzyć własne, wywalają oczywiście tu, a na koniec doklejają najpopularniejszą, najczęściej występującą końcówkę w czasownikach, czyli końcówkę er. I tak oto mamy czasownik bukie, tak jak my mówimy bukować, zabukować, tak samo Francuzi sobie z francuzujyli eh, angielskie book Donc là si je vais booker un rendez-vous, booker un rendez-vous au lieu de dire réserver un rendez-vous mais en ligne. Ale en ligne. czyli online. I to jest dosłownie online, tylko online po angielsku piszemy razem, a po francusku mamy en ligne osobno. EN spacja ligne. En ligne. Dobra, koniec. Na sam koniec. Un texto. Un texto. Co to jest? Un texto to jest po prostu SMS. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję tym, którzy dosłuchali do końca. Dziękuję za Wasze wiadomości, za to, że słuchacie. Pochwalę się, że pierwszy odcinek francuskiego w dialogach ma już dwa tysiące odtworzeń, a drugi już też przebił. Tysiąc, także widzę, że Wam się podoba, widzę, że przybywacie, że słuchacie. Bardzo mnie to cieszy i też nadaje tej mojej pracy coraz większy sens. Zapraszam do korzystania też z materiałów, które udostępniam na stronie internetowej, do zapoznawania się z ofertą nauczania. Można się umawiać na różne warsztaty, wymowy, na kursy grupowe, online. Zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Peux entrer Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ça va Non, je crois que je suis malade. Oh oui, tu as le nez complètement bouché. Tu as attrapé froid Apparemment. Ou peut-être euh, c'est encore la sinusite. Ouais. Tu tombes souvent malade quand même. Ouais. Du coup, euh, tu ne vas pas au cours aujourd'hui Ah non. Tu veux que je te fasse une tisane oui, je veux bien. Merci, ma belle. Aucun souci. Prends bien soin de toi. Je sors bientôt, je dois être de retour vers 13h. Si tu veux, je passe par la pharmacie. Oui, super. Je dois encore avoir des antidouleurs, mais j'aurais besoin d'un spray pour le nez. Et je t'écris le nom sur WhatsApp, ok Ça marche. Bon, je te ferai du thé... Tu veux du thé noir, vert, une tisane euh, Je dois avoir de la camomille dans l'armoire à gauche, tu sais, celle à côté de la fenêtre. Oui, ok. Tiens, et les pastilles pour la gorge. Oh super, merci. Tu vas voir le médecin de famille Non, je pense pas. Sauf si ça ne va lire pas jusqu'à demain. Là, si je vais booker un rendez-vous, mais en ligne. Oui, une consultation en ligne, c'est pratique. Bon, j'attends ton texto avec le nom du spray nasal. Oui, merci. T'es la meilleure. Je sais. Bisous. À plus. Bisous, bisous.